Gamufal, wielki nieobecny dzisiejszej gali, jutrzejszej gali, tak żeby było precyzyjnie. Dzisiejszej obecny, bo miałem okazję komentować Road to Armia, więc bardzo fajne wydarzenie. Kurde, świetne walki i oby więcej takich inicjatyw, nie? Zawiedziony tym, że cię nie ma? Strasznie, no. Znaczy jesteś, ale cię nie ma, jestem, tak? Jestem, ale mnie nie ma. Naprawdę jestem zawiedziony, bo włożyłem kupę pracy w te przygotowania. Wiadomo, każdy tak mówi, ale no forma była świetna. No i taka kontuzja, która niestety mi się przytrafiła, no jest kontuzją, która niestety będzie mnie trapiła przez dłuższy czas. Możesz pokazać do kamery, tak? Tak, o, jakby... O kurczę. Ile szwów? To znaczy nie wiem ile szwów, ale 3 śruby. I jakby dotąd mogę zacisnąć pięść. Jakie są rokowania? 3 miesiące zanim będę mógł bić tą ręką w ogóle. Lipa straszna, no co mam powiedzieć. Czekałem na tą walkę. No ale nic, no taki jest ten sport, nie? Siedzi tu twój rywal, siedział przed chwilą Szewcu, rozmawialiście? Teraz się zobaczyliśmy dopiero pierwszy raz. Ale nie, my mamy normalny kontakt, wiesz. Ja jak nie mam z kimś prawdziwego konfliktu, to nie mam, nie? A z kim masz? Bo może to zainteresuje jakąś organizację. Nie, tutaj... No, to by było coś. Nie, nie mam. Serio, z nikim takim z osób popularnych nie mam kosy. Trzeba szukać, trzeba szukać tutaj. Można zajrzeć gdzieś tu. Wiesz jak to jest pożądane. Może będziesz rozdzielał i obie strony i nagle... gdzieś cię zaproszą do walki, tak? Wiesz jak to jest. Jest taka szansa. Muszę Ferrariego zaczepić. Ferrari na pewno nie odmówi, on nie. Tak. Tak, on pewnie przyjmie i lecimy. Słuchaj, jutro walka, tak z ciekawości cię zapytam. Na waszej sali był też Norman Park, jakiś czas temu trenował. Jesteś w stanie ocenić jego umiejętności pięściarskie, bo niewiele o nich wiadomo, poza tym, że gdzieś kiedyś boksował, miał karierę i tak dalej. To, co wszyscy wiemy z walk MMA. Wiesz co? Przepraszam. Przez ty możesz. Tak, gam, miło. Nie, również miło. Kurczę, ja robiłem z Normanem, bo on był u nas na przygotowaniach do walki z Arturem Wrzoskiem. Później do walki z Gamrotem. I tyle, że nie robiliśmy samego boksu, więc wiadomo, że to jest co innego. I kurczę, no co mogę powiedzieć? No, jest w stanie podejść, bo ty masz podobne zasięgi, jeśli chodzi o ramiona. Tym bardziej, że Kasiusz nie walczy na dystans. Kasiusz pomimo przewagi warunków fizycznych zawsze wchodzi w półdystans. Więc... Ale dobrze się odchyla, bo ja widziałem tak, na treningach. Dokładnie, potrafi się odchylać, ale on to nie będzie jakby ta walka o przełamanie tego dystansu, nie? A Norman, no to też jest gość, który jakby w tym takim półdystansie i kotle umie się odnaleźć. Kurczę, nie wiem, ja powiedziałem, bo zrobiłem typowanie na swoim kanale YouTube'owym Gamufal, zapraszam, reklama. Nie ma problemu. Że zależy, z którym Kasiuszem zawalczy, no, zależy, z którym Normanem zawalczy Kasiusz. Jak to będzie ten, który przyłożył się, przygotował, wziął go na poważnie i naprawdę przepracował, to da radę. Uważam, że wypunktuje Kasiusza, ale jeżeli go zlekceważył, a mamy Kasiusza, który zapieprzał do tej walki, nie ma co gadać, ziomek widać po formie chociażby, no jest mocny, włożył dużo pracy w te przygotowania, to... Kurde, nie wiem. Może być... Rozum podpowiada mi Norman z uwagi na to, że na klasę zawodnika. Wiadomo, że to nie jest ten sam sport co MMA, wiadomo, ale... Różnica wagi jest też jeszcze, różnica wzrostu. Wzrostu, okej, okay, ale jak tak przy sobie stanęli, wiadomo, jest to tam parę centymetrów, 10 albo może więcej, nie wiem. Ale Norman to też jest gość, który ma szalenie twardą głowę i to jest chłopak. Nie widzę żeby możliwości, żeby Kasiusz skończył Normana przed czasem. Widzę małą szansę, małą, żeby Norman przełamał Kasiusza, ale raczej bym stawiał, że tu na punkty. A może być remis w tej walce? Nie wiem, może być? Może. Według... Kurczę, to by było też jakby intrygujące zakończenie, nie? Na Fame MMA, remis no zawodowce. Podbudowa też... gdzieś pod rewanże i tego typu, podbudowa tak? Podbudowa pod rewanże, podbudowa pod wyzwanie innych zawodników, nie? To by było takie... Pomyślałem, że może gdzieś tutaj taki scenariusz, ale zobaczymy. Lepiej, żeby dali z siebie wszystko, żeby to dobrze wyglądało. Na któryś pojedynek szczególnie czekasz? No czekam na pojedynek, w którym ja miałem się bić. Alan i Piotrek Pająk. To będzie fajny pojedynek, no to będzie... Fajne sportowe zestawienie. Czekam na pojedynek Arab Lupa. Czekam na pojedynek właśnie Normana i Kasiusza. I czekam na pojedynek Marty Linkiewicz z Kamilą Wybrańczyk, bo uważam, że to może być ciekawy pojedynek, ciekawy stylistycznie. A kogo ty wytypowałeś w tej walce? Ja, wiesz co, ja powiedziałem tak, że jeśli Marta
będzie sprawnie poruszała się po oktagonie i będzie uciekała jakby poza dystans i nie da się złapać Kamili i przewrócić, to może ją wypunktować. Bo wydaje mi się, że stójkowo powinna być lepsza, tak mi się wydaje, ale jak Kamila ją przewróci, a ona jest dosyć jakby, no jest niska i taka mocno zbudowana, to myślę, że Marta może mieć problem. Tym bardziej, że Kamila no, ma parter, podejrzewam, na wyższym poziomie niż Marta. Ma, bo widziałem to, byłem dwa dni temu byłem na treningu i to robi wrażenie. No to właśnie, no to Marta naprawdę... Znaczy, wie, co robić w parterze dokładnie, nie ma z tym problemu. Więc Marta musi sprawnie uciekać, naprawdę nie dać się zapędzić pod siatkę i wtedy uważam, że ma szansę, nie? Kamu, w takim razie tak, czekam na twój powrót. Ja też czekam. Żeby ręka się zrehabilitowała dobrze, żebyś za szybko też nie podjął wyzwania, a później, żeby nie było problemów. Zobaczymy, czy nasze typy się sprawdzą, bo moje się nigdy nie sprawdza. Ja nigdy nie typuję. Teraz pierwszy raz tak zrobiłem, oficjalnie typowałem i no jestem ciekaw. Zobaczymy. Może ten remis, może się wstrzelimy. Największym chyba underdogiem jest Murański. Tak. A pozostałe walki... I warto dodać, że są łokcie w tej walce. Murański, ale nie ma zaspawanej klatki. Nie ma klatki, ale są łokcie, więc to będzie ciekawe, nie? Czy będą potrafili je wykorzystać w ogóle? I tym żartobliwym akcentem zakończmy. Czekajmy jutro na dobrą galę. Bardzo dziękuję. Przyjemna rozmowa. Dziękuję bardzo, jak zawsze. Jak zawsze. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Gamu.